Witam, witam was w kolejnym odcinku Parallel Worlds. Powrót już, szczerze powiedziawszy, z tej walki z Urzędem Wolności, ratowania Morgana wyciąłem, bo to właściwie była tylko seria żmudnych, że tak powiem, nie wiem, pomieszczeń leśnych, kawałków lasu, które musiałem przechodzić pod rząd, walcząc z potworami i tyle w temacie. Więc po prostu wyciąłem i tyle w temacie. Zabiłem tak bardzo potwory, przed resztą uciekałem, gdyż ani many, ani życia nie miałem. Ach, nie czuję jak rymuje. I zgłośmy się wreszcie tutaj do naszego arcykapłana, czy jakoś tak się on nazywał. Ogólnie do Quardrosa. Cieszę się, że wróciliście cali i zdrowi. Ach, kalsenka, oczywiście musi być. W dużej mierze to, że odnaleźliśmy Morgana, to twoja zasługa, patriarcho. A on był patriarchą, okej. Bardzo dziękuję. No cóż, pomogłem na tyle, ile mogłem. Ciekawa jestem, jak sprawa z ciałami. Cały czas prowadzimy badania. O jakie ciała chodzi? W jednej z jaskiń znaleźliśmy ciała mieszkańców Nomardis. Szukamy sprawcy. Widać, że to poważny problem. Na pewno musimy znaleźć winnego, bo nic nie gwarantuje nam, że porwania i morderstwa się nie powtórzą. Chociaż... Po waszej akcji na razie nie słychać, żeby działo się coś niedobrego. I bardzo dobrze. Trzeba chronić ludzi. Widzę, że się zmieniłeś. Przed tym, jak mnie pojmali, nie chciałeś słyszeć o tym, by komuś pomagać. Tak, wtedy się akurat nie pomyliłem, aha. Ale teraz im dłużej tu mieszkam, tym bardziej przekonuję się, że to jest inny świat. Dlatego też zmieniają się powoli moje poglądy na niektóre sprawy. To świetnie, naprawdę. Patriarcho, co z naszym głównym celem? Widzę, że bardzo cię to interesuje. Dlaczego tak ci na tym za... Co? Will, czy on? Najpewniej tak. Na co się gapicie, ty... Ja? Czemu chodzisz w niebieskim warduszku? Słucham? No i dobrze, że słuchasz. Inaczej pokazałbym ci, co robię z tymi, co mnie nie słuchają. Morgan, uspokój się. O, laseczka, dasz mi buzi? Nie ma takiej opcji. Dobra, sam sobie wezmę. Tylko spróbuj, ja utnę ci wszystkie członki. Nie dość, że piękna, to jeszcze gorąca. Rób ze mną, co chcesz. Proszę bardzo. Święty... Katarina, spokojnie, on ma atak. A ciebie to już chyba znam. Śledzisz mnie? Wir o! Co jest? Co się tak patrzycie? Morgan? A kto ma być? Widzę, że już doszedłeś do siebie. Co ci jest, człowieku? A, rozumiem, miałem atak. No cóż, jestem chory, mam schizofrenię szałową. Skąd? Znałem kiedyś podobny przypadek do twojego. Wiem, że jeśli zostaniecie to wyleczone, to może tobą zawładnąć. To znaczy, że straciłbym kontrolę całkowicie nad sobą? Dokładnie, twoja właściwa osobowość przepadłaby. O nie, tego bym nie przeżyła. Co mamy w takim razie zrobić? Istnieje lekarstwo na tę przypadłość? Morgan musi wypić krew Gronlina. Gronlina? Co to ten Gron coś? Gronliny to potężne stworzenia, które pokonać jest trudno, ale nie jest to niemożliwe. Kapłanie Lokrn, a gdybym ja wypiła też jego krew? Jakie miałoby to następstwa? Żadnych. Krew Gronlina ma właściwości, które sprawiają, że leczy ona uszkodzone części mózgu. W wypadku osoby zdrowej wypicie takiej krwi nie daje żadnego efektu. Katarina, chcesz tą krew dla siebie? Nie denerwuj mnie. Lubisz się czasem napić krwi? Może na zagryzkę zjesz sobie jego oczy? Morgan, nie wyprowadzaj mnie z równowagi. No nie, gdzie można spotkać takiego Gronlina? Gronliny to ginący gatunek, jeden z nich jest w jaskini Skrytego Lęku w Kamiennej Dolinie.
Proszę, oto klucz. Otrzymałeś klucz Lochrna. Dziękujemy, od razu się tam udajemy. Tak. Jak tylko wykonacie zadanie, wróćcie mi o tym powiedzieć. Jej, kolejny quest. Hurra! Wcale nie. Ale będę udawał, że się z tego cieszę. Tak. Zobaczmy, ile pieniążków nam się udało zdobyć. Pewnie nie dużo, szczerze powiedziawszy, mam takie smutne wrażenie. A 5410 to są grosze, niestety. Niestety, ze smutkiem stwierdzam, że są to jeno straszne grosze. Ale jakieś miksy musimy za nie kupić, niestety. Kupuj. To by się umówić na te całe królikosy z początku gry, bo one, z tego co słyszałem, można z nich zdobyć eliksiry. To było całkiem niegłupie. Dużo może kupię tych mikstur na manę, bo przy ich pomocy nasza Katarina może i tak nas uzdrowić, a także może jakieś efekty nam pozdejmować itd. No ogólnie warto jest chyba bardziej kupować te eliksiry many, aniżeli te zdrowia, chociaż zależy wszystko od sytuacji. W walce bardziej się chyba przyda, chociaż w walce takie 50-50 z przewagą zdrowia. Natomiast przepraszam za małe cięcie, chyba chciałem wspomnieć o tym, że natomiast poza walką, póki mamy w drużynie Katarinę, jednakowoż eliksiry na manę mają poza walką większą użyteczność, aniżeli te na zdrowie, bo za mi się wydaje, eliksir many jest w stanie przywrócić nam więcej zdrowia, niż gdybyśmy użyli samego eliksiru zdrowia. No, do tego pewnie parę punktów many jeszcze by z tego eliksiru zostało. Tak ja mam wrażenie, bo najlepszy eliksir zdrowia czy 1200, a ona może obszarowo każdego po 400 uleczyć, albo jeden cel za 500. A tych leczeń za 400 ile miała w tym w jednym, że powiem, eliksirze? No, za dwa eliksiry może użyć trzech przywróceń 1200 czy 600. No to o 600 HP więcej jeszcze na parę punktów many zostanie. Czyli licząc z tego, że trzy eliksiry na manę przywrócą dwa razy, trzy razy więcej, nie. Trzy eliksiry na manę. Eliksir na manę o koszcie takim samym jak eliksir na zdrowie przywrócą nam o 600 więcej zdrowia, jeszcze mało tego, zostaje nam jeszcze ciut many. Więc jest git, bo 30 punktów nam zostanie. Więc poza walką eliksiry na manę teraz mają jednak przewagę, ale jednakowoż w walce, zwłaszcza gdy Katarina padnie, niestety bez eliksiru w zdrowia mamy przerąbane. Pytanie tylko dokładnie, gdzie jest ta jaskinia, o której bomba, czy ja jej nie minęłem może? Kto wie? Właśnie nie jestem tego pewny, lek dla Morgana. Jak ją minęłem, to jest niezła wtopa. Więc módlmy się, że jej nie pominęłem, bo jak pominęłem, tak jak powiedziałem, wtopę mamy niezłej klasy. Może to to miejsce? Zobaczmy. Niestety nie mamy tego klucza. Powinien był test maga, czy bo ja znając życie. Bo tam inne klasy mają swoje oddzielne misje i pewnie też mają właśnie misje związane z walką, że to parę poziomów nabić jednak. Jestem przez to pewny, że w którejś z tych jaskiń na pewno misję miał wojownik i mag i my tam tych jaskiń nigdy nie wejdziemy. No może zabijmy tego goblina, zobaczmy jakie postacie biją. Will 196, Katarina to raczej zbyt podstawową wojowniczką nie będzie. A on krytyka walnął. Zauważyłem, że Will nie wali zbyt często krytyków, a natomiast Morgan, jak widzimy, potrafi. Morganowi też, licząc z tego, że poziom się zwiększył, to oczywiście wraz z poziomem doszło wiele nowych umiejętności jemu. Ja wiem, czy szczególnie potężnych, jedna tam sprawdzałem podczas powrotu. Jest bardzo mocna, bo bije aż 850 punktów obrażeń. Tylko, że jest z nią pewien taki skromny problem, że kosztuje ona 70 punktów many. Powiem tak, na walkę z bossem fajne, normalnie, nie. Ma też chyba zwiększenie odporności, jeśli się nie mylę, to też jest przydatne oczywiście strasznie. Jednakowoż na przykład, czyli tak bardziej tylko na długie walki oczywiście, na krótkie to takie sobie, ale zawsze coś. Tą walkę może z tym bazyliszkiem wytnę. Nie wiem czemu Parana nazwałem bazyliszkiem, ale cóż, nie, do przytułku nie chcemy wchodzić. Tutaj chyba zabiliśmy tego człowieka ostatniego, który zdradził gildię zabójców i spiskował. Groty strachu? Też nie to miejsce. Tych dysków nie chcemy. Ja chcę znaleźć tą grotę, jak minęłem tę serię, jak powiedziałem wcześniej, w topa jest jednej klasy. Ale liczę, że jednakowoż no nie pominę mi przypadkowo. Bo jak tak, to jak powiedziałem, w topa klasy, kurczę, co najmniej AAA, if you know what about I say.
Wow, triple A if you know what about I say. Nie czuję jak rymuję. Nawet w języku angielskim potrafię rymować. Ale nie będę się tym przejmować. Ja pierdolę, wszystko mi się rymuje cały dzień, no. Mam jakiś talent do rymowania, ale jeszcze nawet się nie jadłem śniadania. No dobra, jadłem. Ale to też się rymowało, więc mi się tak powiedziało. Boże. Boże! Dużo tych rymów. Może ja stanę raperem, o. Nie mój pomysł, jak tak rymuję cały czas. No może to tutaj? Jama ciszy? Też nie. Jaka to była jama do cholery? Czy pamięta może? Sprawdźmy to. O, przedmiotki bym bardzo prosił. Nie, to nie był przedmiot, bo dziennik zadań. Udać się do skrytego lęku, ta. Oho. I teraz, że tak powiem, to było wcześniej, czy to dalej jest później? Ho. No cóż, jak będzie wcześniej, to się wrócę poza wizją już, bo to będzie ostry kawałek powrotu. Zresztą jak było gdzieś na początku, a ja tego nie przyuważyłem. No właśnie, to już, no dobra. Czyli muszę się poza wizją wrócić gdzieś tam wcześniej, jak na sam początek, to się zdeczka wkurzę. Znalezione, hura! I pamiętacie, jak wcześniej mówiłem, przecież Will nie robi krytyków prawie w ogóle? No to jakoś magicznie, gdy to powiedziałem nagle... critical hit, next, critical hit, jeszcze jeden critical hit, bo on wyszło z 10 krytyków pod rząd. Ta gra sobie raczy ze mnie jaja robić, mam takie wrażenie. Morganie, masz nowy miecz, cieszysz się to pewnie bardzo. Przyzwoity miecz dla każdego pragnącego walczyć. Pewnie jeno zacny oręż to jest. Skorpiony widzieliśmy, a ten przeciwnik taki jak właśnie to coś, to jest przeciwnik z Chrono Triggera. Tylko, że podczas walki wygląda dość dziwnie. A ten gościu, który tu łazi, ten taki pazurasty, to jest jak nic z Chrono Triggera wyjęta ta persona, czyli osoba. Czyli przeciwnik w tym wypadku. Jak nic, taki właśnie dosłownie ten sam, tylko że tam jest bossem, jest w Chrono Triggerze. A ten tutaj wszedł w ścianę, a tu jest coś chyba dziwnego? Nie. Ja fakt, że tamten dalej w tej ścianie siedzi. A zresztą mi tu na rękę. Olewam ich wszystkich. Jak trzeba będzie, to po ekspie poza wizją i tyle. Posiedzę tą godzinkę i tam wytrzymam. Wytryharduję. Albo dwie tam godzinki, może na tym to zejść. No ale dobra. Każdy wytrzymały gracz RPGów musi wiedzieć, że jednak kiedyś trzeba podekspić. Zwłaszcza gracz JRPGów. Niby nie jest JRPG, ale... Powiem tak, turowy system walki, aka Final Fantasy, czy właśnie Chrono Trigger. Chrono Trigger ma dość specyficzny system walki turowy, ale. Dobra, umiejętności, to by tu użyć... ataku świętego Parmenia? Nie, po prostu atakuje. Czekaj, że ten hard jakiś taki bardzo wytrzymały, czy po prostu... lekko ponad przeciętny. No spudował akurat na szczęście. Nie będę się musiał tak bardzo leczyć. Bumbo combo. Chyba on będzie po sprawie. Piękniusio. Mamy skrzyneczkę. Tarcza stalowa. Zdecydowanie Morgan się ucieszy. A w drugiej co? W drugiej zamek. Czyli najpierw musimy tego drenia tutaj pokonać. Morgana nie będę skilli używał, bo są strasznie manożerne. A tylko ten ostatni bije jakoś szczególnie wiele. Wow. I jeszcze raz trzeba wspomnieć o tym, że z normalnego ataku mnie walność krytyka, który bije niewiele mniej niż combo. A ten normalny atak oczywiście jak przystał na normalny atak nie bierze many. Chociaż nie zawsze tak jest. U niektórych postaci w różnych grach na przykład normalny atak nawet je manę czasami. Na przykład u magów w niektórych uniwersach. Nawet zwykły lewy klawisz myszki potrafi jeść manę. Tam lewy klawisz, no powiedzmy komenda ataku. Wszelaka, czy tam lewym klawiszem z klawiaturą, czy czym tamkolwiek, dobra. Z tym już nie walczę. Koniec, nie ma walczenia. Lepiej napiję się ciut eliksirów na manę. Tylko Will stracił manę? To ci dziwność. Olej magii. Nie. Właściwie mogę Katarzynę tylko to wykorzystać naszą do uzdrowienia reszty składu. Proszę bardzo, trzy leczonka. Jeszcze jej w zamian damy miksturę, chociaż nie. Dobra, oj, jest cały ten przeciwnik, który miał tutaj być. Wygląda na to, że jeszcze nas nie zauważył. Tym lepiej.
łatwiej nam będzie go zaatakować. Na to czekamy, chłopcy. Na to aż się obróci, oczywiście. Bierzemy za broń. Co? Przystojny jak młodzi bogowie. Silny niczym legendarni herosi. Głowa niezwyciężonego rodzeństwa. Oto przed wami. A już myślałem, że James. Aldo! O, w mordę. Potężny jak... potężny jak... smok. Potężny jak smok. Wielki jak... jak góra, jak dąb. Wielki jak dąb. Twardy niczym pała. Dajcie mi wody. Takie suchary. Grrrr. Pałka? Skała, bracie. Twardy niczym skała. Oto przed wami... Faldo. Zaczynam czuć, że mój miecz sam pragnie pociąć kilka osób. Piękna niczym bogini narodzona z morskiej piany, Afrodyta. Zabójcza jak świeżo ścięta róża. Powiedzcie, że śnie. A jednocześnie jedyny mag w rodzeństwie. Oto przed wami Nalda. To jednak musi być sen. Inaczej wszyscy padlibyśmy ofiarą schizofrenii szałowej. Aldo, Faldo, Nalda. Przybywamy! To jest niewiarygodne. Ten Gronin chyba ma cukrzycę, bo albo zapadł na stojąco w taki sen, że tego nie usłyszał, albo woli na to nie patrzeć. Mi się wydaje, że druga opcja chyba jest prawdziwa. Muszę to pytanie zadać. Kim wy u licha jesteście? Jakim cudem zeskoczyliście z tej... za tekstur? What the fuck? Fucking cheaters. Aldo. Aldo. Nalda. Niezwyciężone rodzeństwo. Czy możecie ten cyrk odstawiać gdzie indziej? Co to cyrk? Zamilcz, Faldo. Moja droga, nazywasz cyrkiem niezwyciężone rodzeństwo? Wróciliśmy do Nomardis z wielkiej wyprawy. Haha. Co cię znowu bawi, Faldo? Haha, nic. Mamy tutaj taką dość ciekawostkę, że mamy tutaj zabójcę, wojownika i czarodziejkę. Ech. Czyli trzy kasy, której mógł być Will. Zmiatajcie stąd, mamy tutaj sprawę do załatwienia. Nie takim tonem. Ale to nie zwracaj uwagi na nią, nie dziw się, że jest zła. Musiała stanąć oko w oko z największą pięknością, czyli mną. Masz rację się, strzyczko, zróbmy to, po co tu przyszliśmy. Gridion jest nasz, tak, tak, tak. A Katarina siedzi i zawija je w swoje sreberka. Ta niby kobieta ma na imię Katarina? Ho, przecież to męskie imię. Just facepalm. Imię Nalda wyraża prawdziwą kobiecość. Nie. Nazwałaś mnie niby kobietą, ty rybia mordo? Och, nie ma nic gorszego niż jedna kobieta zazdrosna ordę drugiej. Spójrz na swojego przyjaciela, zmarł gdy mnie zobaczył. Zamarł. Will? W istocie, zamarłem. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Ej, skończmy gadać. Racja, dość zbędnych słów. Nalda, pokaż na co cię stać. Zmień tego potwora z powierzchni ziemi. Masz się rozumieć, użyję specjalnej, super magicznej techniki Naldy. Chce ktoś kawy? Chyba przydałoby się coś mocniejszego. A moja mocy, a kamehameha, zaraz pewnie walnie. Tak. Teraz pokażę na co mnie stać. Światło! Atakuj moje światełko. O. Mała wpadka. Zostawiamy to wam. Na razie. No świetnie. I oto walka z kolejnym bossem, jakby nie spojrzeć. Oto Gronlin. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z nim. Wygląda jak uwolniony Hulk iście, chociaż w formie takiej, powiedzmy, na mapie. Przypominało mi potwory z Amnesii. Święty promień.
Może bardziej przyspieszmy Willa. Jak chodzi mi combo na pierwszą, to będzie mocny damage. Wytrzymałość. Tak, wytrzymałość, nie głupia sprawa. Na Willa. Czy na Willa, na Morgana, Freemana. Wodny spad. No, potężny, ale da się ją przetrzymać. Tylko 700 to jeszcze nie jest aż taka masakra. My też biłem po 700 aż. On bije tylko 700, a my aż 700. Fuck the logic. A, przyspieszenie. Tak, przyspieszmy też Morgana. I każe mu użyć broni zniszczenia. Zobaczymy, jak będzie potężna na tego przeciwnika. Pewnie no właśnie około 850 obrażeń. Bo te zawsze to chyba bije. Will ze sprintem to szybko mu się troszeczkę pasek ładuje, jakby nie spojrzeć. Jako, że postawowo nawet ma dość sporą zręczność. O, śnieżyca, obszarową umiejętność, nieprzyjemnie. Użyjmy może czegoś, co zmniejszy mu obronę, czyli orza. Nie bije to zbyt wiele, ale podobno zmniejsza obronę. Użyjmy teraz mini siły, żeby wyleczyć tu u nas. To szersze, o 400 dla każdego. I widem komba znowu. I przydałoby się jeszcze przyspieszyć naszą tutaj Katarinę obecną. Wytrzymałość. Nie wiem, czy może się, czy ona się stakuje, czy nie, więc atakuje normalnie Morganie. Wow, Morgan ma całkiem dużo obrażenia. Znowu combo od Willa. Aż 733 punkty obrażeń. Wodny spad. To jest taka... Tamta zamieć jest dużo bardziej niebezpieczna. Mini siły. Użyło to się czy nie? Użyło się, dobra. Dobre. Teraz tak. Ty użyjesz znowu combo. Will to będzie cały czas używał komba, gdyż no... To jest właśnie główna moc zabójcy. Natomiast tutaj przyjacielu Morganie, Freemanie... Wspomóż naszą tej czarodziejeczkę o mikstrą many w swojej turze, bo i tak wiele damage'a nie robisz, chociaż coś tam robisz. Ty też to połowę Will robi z komba, a za to tak robisz, nie marnujesz many, więc też jest git. Dobra, użyjmy teraz może by tak właśnie przyspieszenia tutaj na Katarinę. Aha, czyli z Willa już przyspieszenie spadło, też na Willa musimy użyć. Jakieś zniżki na nas użył, cokolwiek to robi. Może zaniża cenę przedmiotów w sklepie. Ha! Chyba kiepska umiejętność jak na bossa, no ale dobra. Critical hit większy niż combo Willa. Oh, Morgan. You're fucking awesome. Widzę, że Morgan przypakował ostatnimi czasy na siłowni. Myślałem, że Will wreszcie będzie od niego silniejszy, a tu pupa. Will znowu jest słabszy od Morgana. Ale tylko combo troszeczkę jeszcze rozwiniemy i może Will znowu przegoni Morgana. Śnieżyca po raz kolejny. Przydałoby się, by tutaj nasza czarodzieczka użyła tej mini siły. A ten atakuje normalnie, bo jego krytyki są wystarczająco zabójcze. A niestety na krytyki jest tylko określona szansa. Krytyki nie zawsze wchodzą. Cóż. 805 damage'a, nie jest źle. Teraz magiczny napój, czy magiczny. Bo nim jeszcze przeciwnik ma życia mniej więcej. Może mieć dużo na przykład, więc jeszcze wykończy. Dobra, mini siły. Bum. Znów obszarowe leczenie, Morgan tam atakuje cały czas, więc znowu będzie dawał z combo. A Katarina tym razem użyje przyspieszenia właśnie na Morganie. Bo mu, że tak powiem, zeszło przyspieszenie. Nie miałem dokładnie tur trwa, ale kilka na pewno. Dobra, znaczy Will nie za to ataku oczywiście, bo Will tam nie dużo z tego bije. Tylko Morgan może bić normalnie. I po przeciwniku. I zdobyliśmy krew Gronlina, 4000 org oraz 2500 expa. To jest nareszcie jakąś sensowną wartością. I się biedny Gronlin tutaj... No, przewrócił. No to teraz czas wypić tą krew. No i jak? Nie wiem, nic nie czuję, ale może działa. Na pewno wszystko będzie dobrze. Posłuchajcie. Chciałem wam podziękować. Tobie, Morgan, za to, że mnie ratowałeś, bez ciebie już by mnie nie było. Tobie, Katarino, że pomogłaś mi najbardziej z wszystkich i wskazałaś drogę, którą powinienem iść. Zrobiłem, co mogłem, by wam się odwdzięczyć. Miałem jednocześnie mnóstwo czasu, by wszystko przemyśleć. Wiem, że w chwili radości, gdy cieszyłem się z powrotu Morgana, mówiłem, że chcę pomagać ludziom. Nagle stałem się odważny, chciałem iść nawet do bazy żołnierzy Urzędu Wolności, ale... Stwierdziłem, że przez tak wiele już przeszedłem, dlatego zdecydowałem się zacząć od dziś nowe, spokojne życie z dala od walki i co najważniejsze, z dala od przeszłości. Chcesz powiedzieć, że odcinasz się od wszystkich innych spraw i chcesz prowadzić życie emeryta?
To, co mówisz, Will, to bzdura. Udowodniłeś nie tylko ludziom, ale i sobie, że urodziłeś się do robienia rzeczy wielkich. Nie jesteś zwykłym człowiekiem, Will. Zrozumcie, przypomniało mi się wszystko. Idąc do tej jaskini, przypomniało mi się to, co mnie spotkało. Nie mam zamiaru do tego wracać, to zamknięty rozdział w moim życiu. Poza tym ja nie chcę, nigdy nie będę bohaterem. Nie mnie przeznaczone jest zbawić świat. Zresztą już to kiedyś mówiłem. Jak ostatnio ci przypomniałem, Morgan, miałem rację. To wszystko złe, co się stało, dziś wyszło na dobre. Temu nie możesz zaprzeczyć. Spójrz na siebie, porównaj siebie z tym Willem, którego poznałem. Jesteś innym człowiekiem. Oboje wiemy, co przeżyłeś. Chcesz udowodnić, że jesteś egoistą? Proszę bardzo, ale tak naprawdę powinieneś zrobić wszystko, by osłabić opieguna. Władzę korsańską, która zniewala nieświadomych tego ludzi. Opiekun? Ja nawet nie jestem pewien, czy on istnieje, jednak życie w Normandii jest całkiem inne od tamtego, to zupełnie inny świat. Nie wiem dokładnie, o co chodzi z tą korsanią, ale z tego, co mówicie, wynika, że musisz pomóc korsańczykom. Jak? Przykładowo poprzez sabotaże ich punktów poza granicami Korsanii, po to, by na końcu wejść do Korsanii i obalić władzę. Tak, zgadzam się z Morganem. Od czego mielibyśmy zacząć? Może jednak napadniemy na tą bazę laboratorium? Wiemy, gdzie ona jest, troszkę dalej niż miejsce, gdzie mnie uratowaliście. Właściwie, co to za życie bez jasnego celu? Ruszajmy tam, może dowiemy się czegoś więcej na temat opiekuna. Tak, trzymać, nasz cel, baza. Pamiętajcie, że Quadros prosił nas, byśmy powiadomić go o zdobyciu krwi Gronlina, więc najpierw chodźmy do niego. Dobrze, powiedzmy mu, że Morgan jest już zdrowy. I nie będzie oczywiście automatycznej podróży. Fuck you game, no ale dobra. Do kolejnego odcinka, na razie i cześć.